Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy film jest sponsorowany przez markę O'Neal i porozmawiamy sobie o butach rowerowych. Jeżeli nie macie butów rowerowych i jeździcie w zwykłych Adidasach albo w jakichś Vansach, które są bardzo popularne, to opowiem Wam, dlaczego warto zastanowić się nad butami typowo rowerowymi. Do tego, jeżeli nie znacie oferty O'Neala, to opowiem Wam tak z grubsza, jak te buty wyglądają, czym się różnią, jak zmieniały się w czasie. Opowiem Wam o butach, które już nie są produkowane. Opowiem Wam o Five Tenach, czyli o innej marce, która jest świetna jakościowo, ale. No właśnie, będę miał pewne ale. I zaczniemy może od tego, że ja przez chyba 13 sezonów jeździłem w zwykłych butach. Szedłem do sklepu, kupowałem płaskie buty z jak najszerszą podeszwą i to mi wystarczało. Przyszedł taki moment, że kupiłem bardzo modne, bardzo popularne w naszym środowisku rowerowym buty Adidas Terex Swift Solo, tak one się nazywały, czyli buty trekkingowe, które miały fajnie chroniony czubek buta, palce były w takiej gumowej skorupie. I były świetne, były bardzo sztywne, więc po przesiadce ze zwykłych Adidasów na te sztywne buty byłem w szoku, jak dobrze to trzyma. Palec był chroniony i ja byłem zachwycony. Ale później kupiłem buty Five Tena i byłem jeszcze bardziej zaskoczony, bo te buty były bardzo sztywne. Jeszcze w porównaniu do tamtych Adidasów były sztywniejsze, chociaż wyglądały jak zwykłe Adidaski, to podeszwa była fantastyczna, była jeszcze szersza, była z gumy, która jeszcze lepiej trzymała pedały i byłem po prostu zachwycony tymi butami. Five Teny były rewelacyjne. Ale a propos Five Tenów. Five Teny już miały gorzej tutaj chroniony przód. Są inne modele, są Freeridery czy Freeridery Pro, gdzie czubek buta jest chroniony trochę lepiej. Ale jeżeli chodzi o buty O'Neala, to jak zacząłem współpracę, dostałem te dwie pary. Czyli Sendery i Pinedy. Pinedy, prostszy model, delikatniejszy model, był trochę miękki. Podeszwa trochę gorzej trzymała na pedałach. But był taki bardziej elastyczny. Czubek palców nie był tak dobrze chroniony, ale miały jedną świetną cechę, czyli ochronę kostki. Jak uczyłem się foot jump tail whipów, miałem korby z takim przetłoczeniem, z taką ostrą krawędzią, to rozwalałem sobie kostkę, przecinałem kostkę i świetnym rozwiązaniem był ten but. Ale nie pojeździłem z nim zbyt długo, bo ten but, który był dużo bardziej masywny, podpasował mi jeszcze bardziej. Tutaj była już inna guma, jeszcze szersza podeszwa, był masywniejszy, był sztywniejszy, palec był chroniony trochę lepiej i była świetna wentylacja, więc w tym bucie było dużo fajniej jeździć. Do tego rzep, którym można było sobie złapać sznurówki, żeby nie wpadały w łańcuch, sprawiał, że ten but bardzo polubiłem. I zajeździłem chyba, nie wiem, 3 komplety tych butów. No ale niestety ich nie produkują, więc dostałem nowe buty od O'Neala na ten sezon. 2 nowe komplety, zupełnie przeprojektowane, poprawione w zasadzie w każdym względzie. I może opowiem Wam właśnie o tym, jak te buty się zmieniły. Tu mamy 2 modele tego samego buta, tylko to jest Pinet Pro, który jest aktualnie, jest poprawiony i różni się, zobaczcie. Jest inna podeszwa. Nowa podeszwa, sztywniejsza podeszwa. Ta guma no, jest cudowna. To jest to samo, co miałem w Senderach. Wzór jest inny, ale mieszanka jest, mam wrażenie, ta sama, bo trzyma świetnie. Czub, zobaczcie, tu już jest sztywno. Tu jest but, palec chroniony bardzo dobrze. Co do designu, co do wyglądu, to już zostawiam pod Wasz wybór. Zerknijcie sobie na stronę, jak te buty wyglądają, czym się różnią, jakie są różnice pod tym względem, bo jeżeli to jest dla Was istotny aspekt, to musicie już sobie sami zdecydować, ja nie będę opowiadał. Ochrona buta z boku, kostki. Ochrona kostki z boku jest bardzo podobna do wcześniejszego modelu, ale jeżeli porównamy sobie właśnie starszy model z tym nowym, to widzicie, że tutaj doszła wentylacja. Więc jest kilka otworów, żeby noga oddychała i tak wygląda Pinet Pro, ale jest też model Pumps, czyli najmniejszy w zasadzie, najdelikatniejszy wydawałoby się but, ale nic bardziej mylnego, bo mamy tutaj też tą samą podeszwę, tak samo szeroko, to ta sama mieszanka, tak samo sztywna jak w Pinedach Pro. Czub chroniony dokładnie tak samo, jest wentylacja, ale nie ma ochrony na kostkę. Więc jeżeli nie uderzacie kostką, to ten but może być dla Was świetną opcją, tym bardziej, że kosztuje w tym momencie w promocji jakieś 309 zł. 309, 369, Sendery kosztowały w okolicach 500 zł, na Five Teny nawet nie do końca wiem, że chyba Freeridery w oficjalnej dystrybucji kosztują 600, a Freeridery Pro chyba 700, więc jest drogo, jeżeli chodzi o buty rowerowe, no ale też nie ma się co dziwić, bo Five Teny są na przykład tutaj skórzane, często mają lepsze materiały i stąd wynika ta cena, ale nie ma się czym przejmować, że buty O'Neala czy innych producentów niekoniecznie są ze skóry, są tańsze, bo przynajmniej w przypadku O'Neala nie ma problemu takiego, że te buty śmierdzą. Ja potrafię spędzić 5-8 godzin w takich butach kilka razy w tygodniu, korzystać z nich do oporu, w zasadzie aż do zajechania, aż podeszwa przecieka, ale nie śmierdzą. Więc może to jest kwestia indywidualna, ale nie ma tutaj takiego problemu, że te materiały są na tyle plastikowe i chemiczne, nieokreślone, że pojawia się jakiś dziwny zapach. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć z tego wszystkiego? Aha, chciałem powiedzieć, że pytanie jest zawsze, czy lepiej kupić właśnie buty droższe z lepszych materiałów, czy na przykład dwie pary tańszych. No bo zwróćcie uwagę, że za 309 zł można mieć ten komplet butów, razy 2 to mamy tam 620 zł niecałe, czyli cena, za jaką kupimy Freeridery od Five Tena. Czyli to jest dobra zagadka, bo mi się wydaje, że lepiej chyba mieć dwie pary tańszych butów na zmianę i jak przemoczymy jedne, to mamy zawsze drugie, niż jeden komplet butów droższych, gdzie no mam wrażenie, nie do końca jest aż tak duża różnica w jakości. W zasadzie nie ma aż takiej różnicy w jakości, żeby dopłacać dwukrotnie więcej do takich butów jak Freeridery, więc no mi się wydaje, że ten but to jest odkrycie u mnie, bo jest lekki, jest fajny, ale cechy, które są najważniejsze, czyli sztywność podeszwy, trzymanie tej podeszwy, ochrona palca, w tym bucie jest, czyli wszystko, czego potrzebujemy, a kosztuje tylko 309 zł. Mówię tylko, no bo jak na but rowerowy to jest niezbyt drogo. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć o butach? A, jest jeszcze jedna rzecz. Często przecierałem buty z boku. Od robienia foot jump tail whipów, od kopania w korby, od kopania w rower z boku. Te buty tutaj dziurawiłem. Jak była ta siatka, no to tutaj zobaczcie, jest dziura. Wydaje mi się, że jeżeli obcieracie o kostkę, no to lepiej niszczyć buty niż własną skórę i kostkę i cały czas mieć zadrapania na nodze, niż niszczyć but, więc wydaje mi się, że to jest spoko opcja, a jeżeli nie uderzacie, ja przestałem jakiś czas temu uderzać kostką, no to tego typu buty są spoko, ale dlaczego o tym mówiłem? Że zobaczcie, że zanim ten but się rozpadł, a był eksploatowany bardzo mocno i zanim został tutaj przetarty, no to w zasadzie równocześnie skończył się ich żywot, jeżeli chodzi o podeszwę. Czyli szybciej, myślę, większość z nas zajedzie buty na podeszwie, że będą przeciekały, niż rozwalimy je z boku przez to, że są z trochę gorszych materiałów. No bo nie ukrywajmy, skóra z takimi obtarciami radzi sobie dużo lepiej, dużo trudniej przetrzeć taką gładką skórę niż szwy, niż jakąś siatkę, materiały, klamry, którą cały czas zaczepiamy i rozrywamy w takich butach. Więc no, to jest do rozważenia, no, ale myślę, że lepszy jest właśnie chyba jednak taki but, bo jest tańszy, skończy się szybciej podeszwa, albo tak samo w czasie skończy się podeszwa niż bok tych butów. No i co? Taka jest prezentacja tych butów. Tak zerkam, co tutaj jeszcze mam, jeżeli chodzi o te buty. Tak zerkam sobie przez lata, jak w nich jeździłem. To właśnie, o, zobaczcie, jak się uczyłem foot jump tail whipów, to urwałem całą tą klamrę. Ale to było tak na maksa eksploatowane, że zobaczcie, podeszwa jest wyjedzona, wydarta, no i klamrę w lewym bucie, którym cały czas kopałem, wyrwałem. No z czasem zacząłem kopać dużo lepiej, jakoś inaczej, mniej w korbę, a bardziej pedałem. No i but podobnie zajechany w środku, ale klamra już jest cała. Także myślę, że to jest na początku. Warto rozważyć takie buty, jeżeli robicie tego typu sztuczki, a jeżeli nie robicie i nie katujecie kostek, to tego typu but, typu pumps Wydaje mi się, że jest naprawdę świetnym trampkiem na rower. Tyle z mojej strony. Jak macie jakieś pytania, śmiało, sekcja komentarzy jest wasza. Jak macie jakieś doświadczenia albo inne buty ciekawe, które mają coś innego, coś świetnego, o czym mogę nie wiedzieć, to śmiało piszcie w komentarzach, pogadamy. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!